Dzisiaj porozmawiamy sobie o małych wnętrzach. Mieszkaniach czy domach, których metraż no, nie należy wcale do największych, a trzeba przecież na nim zmieścić wszystkie niezbędne rzeczy. No i przy okazji fajnie byłoby również, gdyby cała ta powierzchnia wydawała się jeszcze większa i przestronniejsza niż jest w rzeczywistości. Jak to zrobić? Są odpowiednie triki, dzięki którym z łatwością można to osiągnąć. Zanim jednak przejdę do omówienia konkretów, mam jeszcze do Ciebie małą prośbę. Jeżeli lubisz mój kanał i content, który na nim publikuję, to będzie mi niezwykle miło, jeżeli klikniesz przycisk subskrybuj oraz lubię to pod filmem. Z góry bardzo Ci dziękuję za Twoje wsparcie. A dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, ja jestem Kaja i na co dzień wraz z mężem prowadzę firmę Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy inteligentne domy oraz instalacje fotowoltaiczne. I zacznijmy już zatem od pierwszego punktu, czyli jasności pomieszczenia. No i nie mam tu wcale na myśli kolorystyki, chociaż w przypadku małych wnętrz odgrywa ona kluczową rolę, ale o ilość światła, która do tego wnętrza wpada. Z pewnością wiele z Was widziało małe, ciemne mieszkania z mocno ograniczonym dostępem do światła dziennego, czy to przez niewielkie okienka, zbyt ciemne, zacieniające zasłony lub też duże nasadzenia w zbyt małej odległości od okna, które ograniczają dopływ światła od strony ulicy czy też ogrodu, no ale również i zbyt dużą ilość roślin, która znajduje się bezpośrednio przy oknie w danym pomieszczeniu mieszkania czy domu. Oczywiście ja sama rośliny uwielbiam i naprawdę uważam, że są one niekwestionowaną ozdobą każdego wnętrza i ogrodu, no ale uważam też, że ich ilość oraz wielkość powinna być adekwatna do możliwości lokalowych. Kiedy bezpośrednio przy oknie znajdują się duże rośliny, to oczywistym jest, że ograniczają one dopływ światła, przez co w samym pomieszczeniu robi się po prostu ciemno. Analogiczna sytuacja dotyczy nasadzeń w ogrodach czy też na osiedlach mieszkalnych, na których tuż pod oknami wielokrotnie widać wielkie drzewa, które niemalże wchodzą w okno. Ludzie sadzą na początku małe drzewka w bardzo bliskich odległościach od budynku czy okien, nie biorąc kompletnie pod uwagę, że na przestrzeni lat urosną one i to znacznie, i wtedy pojawia się problem. W tej sytuacji dużo korzystniej jest, kiedy drzewa są liściaste i latem ograniczają nam dopływ słońca, co oczywiście w przypadku wysokich temperatur jest pożądane, a zimą, kiedy gubią liście, w pomieszczeniu jest przez to jaśniej. Ale kiedy mamy do czynienia z iglakami, no niestety przez cały rok dopływ światła może być mocno ograniczony, co sprawia, że pomieszczenie staje się po prostu ponure. Dlatego przy sadzeniu małych drzewek warto oddalić się nimi od okna, żeby dać im przestrzeń do wzrostu, a sobie przy okazji ładny widok bez ograniczania ilości światła w swoim pomieszczeniu. W przypadku ograniczonego dostępu do światła dziennego warto też zwrócić uwagę na samą oprawę okien i materiał, który się na nich znajduje. W małych wnętrzach zdecydowanie warto zadbać o lekkie i też zwiewne materiały, które ograniczają nam widoczność z zewnątrz, ale jednocześnie przepuszczają też światło, przez co w pomieszczeniu nie robi się ponuro. Ciężkie zasłony nie będą w tej sytuacji dobrym rozwiązaniem, no chyba że wykorzystywane są one jedynie jako element dekoracji do oprawy okien i nie służą one do zacieniania. Jeżeli małe pomieszczenie będziemy chcieli zacienić mięsistymi i ciężkimi zasłonami, niestety będzie w nim ciemno. Świetnym trikiem jest dobranie koloru zasłon czy firan do koloru ścian. Efekt ten sprawia, że optycznie przestrzeń wydaje się większa, bo nic na jej powierzchni się nie odcina. Okno nie posiada żadnych wąskich pasków po bokach, które mocno kontrastują z resztą, tylko zasłona bądź też firanka jest jakby przedłużeniem ściany, która subtelnie się z nią stapia. A kiedy okno zasłonięte jest zasłoną, cała ściana staje się bardzo ujednolicona, co sprawia, że pokój wydaje się przez to też większy. Sama ilość oraz wysokość mebli również w tej kwestii ma duże znaczenie. Małe wnętrza nie lubią wielkich, masywnych zabudów po same sufity, zwłaszcza w ciemnych kolorach. No ale tu pojawia się też pewien problem, ponieważ miejsce do przechowywania jest bardzo ważne. Rzeczy jest dużo, no i trzeba je gdzieś trzymać. Ale w tej sytuacji umiar i balans jest niezwykle istotny. Najlepiej zróżnicować wielkości mebli oraz zabudowy. Po pierwsze dlatego, że tam, gdzie jest to konieczne, optymalnie i maksymalnie wykorzystujemy miejsca do przechowywania. Na przykład szafy w przedpokoju, szafki kuchenne, które dochodzą bezpośrednio do samego sufitu, czy też regały. Po drugie dlatego, że wnętrze staje się ciekawsze i bardziej urozmaicone. A po trzecie dlatego, że nabiera ono głębi, bo nie każda ściana wykorzystywana jest co do przysłowiowego centymetra, a meble i zabudowy znajdują się na różnych wysokościach, co tworzy też ciekawy efekt z wolnymi przestrzeniami, które dają wnętrzu oddychać i wpływają korzystnie na poczucie przestronności i też wielkości.
A skoro mowa już o meblach, to bardzo fajnym trikiem są meble na nóżkach, gdzie widoczny jest prześwit pomiędzy podłogą a dolną krawędzią mebla. Takie rozwiązanie wygląda zdecydowanie lżej, co niewątpliwie wpływa też na poczucie przestronności we wnętrzu. Zabudowy do samej podłogi sprawiają wrażenie cięższych elementów, bardziej przysadzistych. No ponadto w przypadku nawet robota sprzątającego zdecydowanie łatwiej jest to posprzątać, bo jeżeli prześwit jest odpowiednio wysoki, to robot bez problemu może tam wjechać. Jeżeli chodzi o optymalne wykorzystanie przestrzeni, to genialnym rozwiązaniem są meble i zabudowy wielofunkcyjne, których przeznaczenie zmienia się wraz z naszymi potrzebami. Wnętrze dopasowuje się do okoliczności naszego życia i też rytmu dnia, bez jego zbędnego zagracania. W dzisiejszych czasach, kiedy no tak naprawdę bardzo dużo pracuje się też w domu, własny gabinet to rewelacyjne rozwiązanie, ale w przypadku małych wnętrz bywa ono dosyć trudne w realizacji, zwłaszcza kiedy miejscem pracy pozostaje salon bądź też sypialnia. Do realizacji tego zadania pomoże właściwy dobór wielofunkcyjnych mebli, które szczególnie sprawdzą się na niewielkich przestrzeniach. Systemy rozsuwane, chowane czy też składane nie zabierają dodatkowej przestrzeni, która w małych wnętrzach jest przecież bardzo ważna. Zresztą zobacz sam, jak genialne patenty można tu wykonać. Zupełnie błędnie wiele osób, które urządza małe przestrzenie, decyduje się niestety wyłącznie na małe dodatki. Mały wazonik, mała świeczka, drobna rzeźba czy też niewielki obraz. A przecież świetnym trikiem na przełamanie małego metrażu są pojedyncze, duże elementy, które są widoczne, wyróżniają się na tle całego pomieszczenia i też przełamują jego proporcje. Świetną opcją będzie na przykład duży wazon, postawiony gdzieś na zabudowie RTV czy gdzieś w salonie, do którego można włożyć nie tylko piękne kwiaty, ale też i niezwykle ostatnio modne gałęzie, które wyglądają obłędnie w każdym wnętrzu, niezależnie od jego stylistyki. A dzięki nim można tworzyć naprawdę piękne, naturalne, no i też tanie kompozycje, które idealnie nadają się do małych wnętrz. Analogiczny problem dotyczy wieszania na ścianach obrazów czy posterów. I tu kolejny przykład błędnego myślenia, że w małych wnętrzach należy umieszczać małe dekoracje ścienne, bo skoro pokój jest mały, no to nic innego tu nie będzie pasować. A żeby zobaczyć, co jest widoczne na tych obrazach, zdjęciach czy też posterach, no to trzeba podejść bardzo blisko, bo zwyczajnie nic na nich nie widać. Zamiast wieszania kilku czy też nawet kilkunastu małych ramek z jakimiś grafikami, lepiej umieścić jeden duży, widoczny, rzucający się w oczy obraz, który zmieni proporcje przestrzeni, pięknie ją ozdobi i sprawi też, że patrząc na wnętrze będziemy mieć poczucie, że jest ono większe niż wynika to z samego jego metrażu. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby małe wnętrze optycznie powiększyć, to warto, żeby było ono jasne i też bardziej monochromatyczne. Oczywiście wcale nie uważam, że małe wnętrza muszą być jasne. Jeżeli ktoś lubi ciemną kolorystykę i dobrze się w niej czuje, to zdecydowanie można zastosować ją nawet na niewielkich przestrzeniach. Jednak należy pamiętać, że zawsze jasne wnętrze będzie wyglądało optycznie na większe i przestronniejsze niż to, które jest bardzo ciemne. Pytanie tylko, na jakim efekcie komuś po prostu zależy. Im mniej kontrastów widać na małych powierzchniach, tym lepiej dla poczucia jego wielkości i przestronności. Ujednolicone, subtelne barwy rozjaśniają przestrzeń, a wszystko bardzo subtelnie wtapia się też w jej powierzchnię. Brak silnych kontrastów powoduje większą przestronność, bo nic na danej powierzchni się po prostu nie odcina. To idealne oszustwo i złudzenie optyczne, które zawsze świetnie sprawdza się na małych powierzchniach. A czy Ty masz jakieś swoje patenty i triki na to, by mała przestrzeń wyglądała na większą niż jest w rzeczywistości? Jeżeli tak, koniecznie podziel się nimi w komentarzu pod filmem. Na dzisiaj to już wszystko. Ja się już żegnam. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Cześć!